Już wszyscy są, stwierdzam, że jest kworum. Otwieram oficjalnie naszą 25. sesję Rady Dzielnicy. Tak jak mówiłem, kontynuowana ona będzie w sposób uroczysty o godzinie 19 już na auli w tym budynku. Jesteśmy w pierwszym punkcie, przechodzimy do drugiego, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. I tutaj w imieniu zarządu chciałbym zgłosić kilka wniosków do projektu porządku obrad. W imieniu zarządu, drodzy Państwo, wnoszę, aby wprowadzić do porządku obrad jako punkt 9 podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę do realizacji w latach 2013-2014. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że do projektu porządku obrad wprowadziliśmy ten punkt. Następnie w imieniu zarządu wnioskuję, aby jako punkt 10 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2013-2014. To jest analogiczne jak w poprzedniej uchwale, z tym, że to jest inne zadanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Przycisków nie mamy, więc nie będziemy przyciskać nic. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 11 proponuję w imieniu zarządu wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie obsługi obszaru Łęk w zakresie komunikacji miejskiej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Wpłynął do mnie wniosek od Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, spełniający wszystkie wymogi formalne, i proponuję, aby ten punkt, a więc podjęcie uchwały w sprawie opinii inwestycji pod nazwą przebudowa linii tramwajowej na odcinku ulica Mogilska, plac centralny z systemem sterowania w Krakowie, wprowadzić jako punkt 12 do projektu porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, jako punkt kolejny, tym razem znów w imieniu zarządu, proponuję, aby wprowadzić jako punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem konkursu od Wandy do Sędzimira. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Następnie w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 14 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, w efekcie wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty od 9 do 13, a więc od punktu informacji przewodniczących do punktu zamknięcia obrad, uzyskały numerację od 15 do 19, a więc punkt 15 brzmi informacje przewodniczących komisji problemowych, punkt 16 informacje zarządu, punkt 17 sprawy bieżące, punkt 18 oświadczenia i komunikaty, punkt 19 zamknięcie obrad 25 sesji Rady Dzielnicy 14. Czy jakieś wnioski są do porządku obrad? Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wnioski? Nie widzę, w związku z czym poddaję pod głosowanie cały projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i według tego porządku będziemy teraz procedować. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Dzielnicy 14. Drodzy Państwo, protokół był wystawiony w siedzibie dzielnicy zgodnie ze statutem i regulaminem. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zastrzeżenia do protokołu?
Jeżeli nie będzie żadnych zastrzeżeń, to stwierdzam, że protokół został przyjęty i zostanie przeze mnie podpisany.